Chwała Bogu. Chciałbym się na początku króciutko pomodlić o ten czas. Panie Jezu, dziękuję Ci za ten czas, który możemy wspólnie spędzić z Tobą na uczeniu się Twojego Słowa. Tak proszę Cię, Duchu Święty, abyś mówił do nas, abyś wskazywał przez Twoje Słowo to, co chcesz w naszym życiu, abyśmy czynili, abyśmy zmieniali, abyś Ty był uwielbiony, wywyższony w naszym życiu. Chwała niech Tobie będzie, Panie Jezu. Amen. Jakie to jest niesamowite i wspaniałe, jak potrafimy rodzice, ci, którzy mają dzieci, kochać i troszczyć się o własne dzieci. Jak bardzo potrafimy zabiegać o ich dobro, o zdrowie. Też Bóg mi pobłogosławił, dał mi syna i jeżeli czasem go coś boli, płacze albo ma gorączkę, to zawsze myślę, że wolałbym ja cierpieć, niż widzieć go cierpiącego. I pewnie to nie jestem wyjątkiem. Pewnie każdy rodzic przytaknie. I tak rozmyślam o naszym Panu Jezusie Chrystusie. O naszym Ojcu Niebieskim, który nas tak umiłował jeszcze większą miłością, niż my potrafimy umiłować własne dzieci. Jak jest Jego serce cudowne, kiedy potrafił oddać własnego Syna za nas. To jest obraz serca Ojca, który jest Stwórcą, który stworzył każdego z nas i który miłuje nas. To jest coś wspaniałego. To, czym chciałbym się dzisiaj dzielić, to, co sam przeżywam przez ostatni czas, to, czy jak jest moje serce względem Ewangelii, względem dzielenia się Bożym Słowem, wypełniania tego nakazu, który zostawił nam Pan Jezus. I co tak naprawdę kieruje moim sercem, kiedy dzielę się Ewangelią? I co powinno tym kierować? I rozmyślając o tym, pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to przypowieść, która jest nam bardzo dobrze znana z Ewangelii Łukasza z 15 rozdziału. Jest to chyba jedna z najbardziej znanych nam przypowieści. Nawet chyba byśmy nie musieli otwierać tego słowa. Wielokrotnie mogliśmy słuchać wspaniałych nauczeń na ten temat. Mianowicie przypowieść o synu marnotrawnym, ale ja bym chciał tylko tak pokrótce zwrócić uwagę na pewien aspekt, na pewną treść, przekaz zawarty w tej przypowieści. Wiele kazań, wiele nauczeń mogłem wysłuchać na podstawie tego słowa, tego fragmentu, gdzie głównym bohaterem i odniesieniem był ten syn właśnie marnotrawny. Ale ja w tej przypowieści widzę również tego starszego syna i odnoszę go bezpośrednio do siebie. Tym bardziej, że jeżeli przypatrzymy się temu fragmentowi, to widzimy, że Jezus tą przypowieść kieruje nie do tych zagubionych, nie do tych grzeszników, ale ta cała przypowieść jest jakby kierowana głównie do faryzeuszów i do uczonych w piśmie. Wcześniejszą przypowieść Jezus możemy czytać w 15 rozdziale, a zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze zaś, uczeni w piśmie, szemrali i mówili, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział im więc takie podobieństwo. I tu jest podobieństwo o zagubionej owcy, ale dalej Jezus mówi następne podobieństwo i z tego mogę wnioskować, może się mylę, że to podobieństwo jest również do faryzeuszów, aby obnażyć ich serce, obnażyć to, czego im brakuje.
Dlatego, że tutaj widzimy, że Jezus powiedział im, tym uczonym, tym faryzeuszom, im tą przypowieść. To byli oni tymi głównymi odbiorcami, do których on przemawiał. On w tym czasie, wnioskuję z tego fragmentu, nie przemawiał do tych celników, do tych grzeszników, ale przemawiał do nich. I ta przypowieść o synu marnotrawnym uczy mnie tego, jakie jest moje serce względem tego zagubionego brata, mojego brata, tego, który odszedł do świata. I tak to odnoszę na dzisiejszy czas, na dzisiejsze realia. I tak badam swoje serce względem tej przypowieści. Czy ja nie jestem jak ten starszy brat często? Czy nie osądzam ludzi, nie potępiam i nie mówię, sami wybrali taki los, sami odeszli od Boga, poszli do świata. Przecież znają Boga, znają prawdę, mają okazję już słyszeć o Nim, mogą wrócić w każdej chwili. Wydaje mi się, że to jest takie normalne, takie oczywiste dla wszystkich osób w naszym kraju, bynajmniej tak mogę powiedzieć, gdzie Ewangelia jest znana, gdzie nasz naród jest, można powiedzieć, w 90 ponad procentach chrześcijańskim. Ale jakie jest moje serce? Czy właśnie takie, gdzie spoglądam na ludzi i oceniam ich w ten sposób, że sami wybrali sobie taki los i teraz cierpią? Czy wyczekuję ich tak, jak ojciec to czynił i wyczekiwał na tego, który go opuścił, który odszedł? Bo czytamy w 20 wersecie: a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec. Użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. A gdy jeszcze był daleko, i z tego wnioskuję, że musiał go wyczekiwać, musiał go wypatrywać. Nie wydaje mi się, że po prostu wyszedł w tym czasie na dwór i zobaczył syna powracającego. A raczej trzymałbym się tej wersji, że miłował swojego syna i codziennie go wypatrywał i oczekiwał. Dlaczego tak uważam? Bo w przeciwnym razie nie wybiegłby do niego i nie ucałowałby go. I tak się zastanawiam, dlaczego nie było pośród niego tego starszego brata, jego starszego syna. Dlaczego on również nie wybiegł i też nie ucałował swojego brata? Dlaczego on też nie oczekiwał na jego powrót? Może też tak uważał, że mój brat, młodszy brat, znał ojca, wybrał sobie los. Odszedł od niego, także dlaczego mam go żałować? Dlaczego mam go wypatrywać? Dlaczego mam o nim myśleć i zabiegać o niego? Ale czy tak powinno być w moim życiu? I widzimy, czytamy w tej przypowieści dalej, jak ojciec mówi do tego starszego syna: należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się. I to słowo tak naprawdę przeszywa moje serce. Choć mogę je czytać już 100 razy i znam je na pamięć, to cały czas ono wskazuje na moją postawę. Jako tego starszego brata, czy wyczekuję, czy mam w sercu miłość do tego, aby wyjść, oczekiwać, nawoływać, szukać tego młodszego brata, aby powrócił do ojca. Czy jestem gotowy, kiedy się odnajdzie, przyjąć go, ucałować, podzielić się
tym, co mam, dzielić się tym, co mam razem z Nim? Czy będę w swojej postawie taki krytykancki? I w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale XII rozdział, 35 wiersz do 37. Tutaj jest mowa o potrzebie czujności i przypowieść o wiernym i niewiernym słudze. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Ostatnio bardzo mocno właśnie przeżywam ten temat ewangelizacji, dzielenia się Bożym Słowem, przeprowadzania ludzi do Jezusa. I tym chcę rozpalić również naszą młodzież. Mogą się pokrótce też dzielić tym na naszym spotkaniu członkowskim. I wiem, że to jest taki główny nasz cel naszych spotkań. To jest to, aby nie spotykać się tylko i skupiać na własnym życiu, na własnym wzroście, ale przede wszystkim, aby tym głównym celem byli ludzie, którzy nas otaczają. Abyśmy się nie zamykali na nich, ale abyśmy wyszli do nich i dzielili się tym, abyśmy byli przepasani, aby nasze świece były zapalone, abyśmy byli tymi świecznikami, tym światłem, który nie jest pod korcem. Ale to się wiąże właśnie z tą postawą serca, z tą gotowością. Bo w jaki sposób możemy wyjść i dzielić się czymś, czego nie mamy w sercu? Jak możemy pokazać komuś, okazać miłość, jeżeli jej nie mamy? I w tym 12 rozdziale Ewangelii Łukasza w 47, czyli karteczkę dalej, czytamy takie słowa. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. To jest wielka odpowiedzialność, którą zostawił nam Jezus i z której będziemy musieli zdać sprawę przed Jego tronem, z postawy naszego serca, z naszych czynów. Czy wypełnialiśmy Jego słowo? Czy byliśmy lekkomyślni i lekceważyliśmy to, co On do nas mówił? A przecież te słowa, które On wypowiedział, bardzo dobrze nam znane, Ewangelia Mateusza się nimi kończy. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To nie jest prośba z ust Pana Jezusa. To jest polecenie, kiedy On odchodził do Ojca, polecił swoim uczniom to, aby szli, nauczali, aby czynili uczniami. I widzę w tym słowie to, że mamy czynić uczniami, to nie jest tylko to, że ja się z kimś podzielę słowem i go tak zostawię i pójdę dalej. Ale czynić uczniem to jest coś więcej. To jest bardzo wielkie zadanie. Bardzo odpowiedzialne zadanie.
Ale mamy wspaniałego mistrza, Jezusa Chrystusa, który wskazał nam, który nam przekazał, co mamy czynić. I obiecał, że On będzie z nami do końca. I że da nam Ducha Świętego, który nas pouczy. I jak spoglądamy na życie Pana Jezusa, to widzimy osoby, które On powołał i z którymi On przebywał przez dłuższy okres, przez 3 lata. I oni mogli z Nim przebywać, razem z Nim spać, razem z Nim spożywać. Był z nimi cały czas. Mogli Go poznać w każdej sytuacji. W każdej sytuacji w Jego życiu. A wiemy, że ten czas był dosyć burzliwy, kiedy podróżowali z Jezusem i spotykał On wiele, jakby to powiedzieć, trudnych sytuacji na swojej drodze. Kiedy był konfrontowany z faryzeuszami, z uczonymi w piśmie, kiedy przychodzili do Niego inni oszczercy, albo kiedy przychodziły osoby, które naprawdę potrzebowały Jego pomocy. Mogli Go poznać w każdej sytuacji. I tak widzę przez tę naukę, że mamy również, jeżeli wychodzimy z Ewangelią do ludzi, to nie pozostawić ich samych sobie, nie odejść dalej, nie oddalić się od nich, teraz już wszystko wiesz, radź sobie. Jak czegoś nie wiesz, to czytaj Biblię i zostawiam cię, idę dalej. Ale widzę w tym nakazie, że mamy z nimi mieć relacje. Mamy być tym światłem i te osoby mają z nami przebywać, uczyć się od nas, a to już jest staje troszeczkę trudniejsze dla nas i mniej komfortowe. Nie chcielibyśmy może, żeby zbyt wiele czasu z nami spędzały, żeby mogły poznać nas w jakichś ciężkich dla nas chwilach. Jeżeli przechodzimy jakieś trudne chwile, wolimy być sami. Wolimy zamknąć drzwi, zostać w domu. Jeżeli przechodzimy jakieś problemy, trudności, wyzwania. Dlatego to, czym, co mam na sercu i z czym chcę się dzielić z młodzieżą, to wiem, że to będzie dla nas również wielkie wyzwanie. Że to nie będzie tylko mogło polegać na wyjściu albo na jakimś jednej akcji podzielenia się słowem i pozostawienia ludzi sobie samych. Ale chcemy stworzyć takie miejsce dla tych osób, gdzie te spotkania będą regularne, kiedy będziemy mogli budować z nimi relacje i przez własne życie, przez tą relację wskazywać im na Jezusa Chrystusa. Kiedy nie będziemy chcieli się od nich odcinać, ale aby mogli zobaczyć, że pragniemy tej relacji razem z nimi, że nie uciekamy od tej relacji, że zabiegamy wręcz o nią. Żeby mogli poczuć tą miłość, która wypływa z naszego serca. I to się wiąże z wieloma zmianami, które musimy wprowadzić. I w związku z tym chciałbym również was prosić jako zbór, jako to, że w Bożym Słowie czytamy, że jesteśmy jednym organizmem, jesteśmy jednym ciałem jako Kościół. Chciałbym was prosić o to, abyście pamiętali o młodzieży, o tym celu, którym jest naszym wspólnym celem, o tej misji, do której zapala nas Duch Święty, do której czuje, że nas posyła w tym mieście, aby to był nasz wspólny cel. I widzę w tym zborze również takie wspólne działania, kiedy otwieramy się i idziemy z Ewangelią, kiedy możemy się dzielić. Jestem Bogu wdzięczny za tak wiele służb w tym zborze, gdzie przez chociażby służbę Nowej Nadziei osoby mogą usłyszeć o Bogu, dostać wsparcie, pomoc. To jest coś wspaniałego. I to, co jest
ważne i istotne, to kiedy zastanawiają się również nad tym tematem i głównie skupiają się na postawie własnego serca, to to, czy po prostu ja się tylko nie podszywam pod działania innych ludzi. Nie tylko utożsamiam się i ich sukcesów nie przypisuję sobie. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że na przykład cieszę się, że jest służba Nowej Nadziei w tym zborze, czynią dobrą pracę. Ja się z tym utożsamiam i uważam to, że to jest jakieś moje wspólne dzieło. Ale czy ja również mam jakiś dział w tej pracy, w tej służbie? Czy ja modlę się, czy ja błogosławię? Czy w jakikolwiek sposób przyczyniam się do tej służby? Czy po prostu jestem członkiem tego zboru i uważam, że to jest również częścią mnie? Tu chodzi o postawę serca, o to, czy naprawdę kocham tych ludzi, czy naprawdę zależy mi na ich zbawieniu, na zmianie ich życia, na tym, aby poznali Ojca, aby poznali Jezusa jako Zbawiciela. Czy zależy mi na tych osobach, które, młodych osobach, do których chcemy wychodzić? Czy utożsamiam się z tym? Czy to jest również moim pragnieniem? Czy będę o tym zabiegał w modlitwie? Czy chcę mieć w tym dział? Jest to bardzo ważne, bo to jest jakby pierwsze pole bitwy, to jest to duchowe. To jest coś, bez czego nawet nie powinniśmy wychodzić na zewnątrz z czymkolwiek. Jeżeli nie jest to poparte modlitwą, postem, obecnością przebywania z Panem, kiedy oczekujemy, aż On nas namaści, wypełni, wyprawi do tej służby gotowych. Abyśmy potem nie musieli uciekać. Dlatego jeszcze raz bardzo gorąco was proszę o to, aby również ta pasja, ten ogień w was zaczął płonąć i abyście pamiętali o nas w modlitwie, aby to było naszą wspólnym celem, wspólną pasją do tego, aby przeprowadzać osoby, nie tylko młode. To, że jesteśmy młodymi ludźmi i chcemy wychodzić, to nie wiąże się to, że będziemy tylko się skupiać na młodych osobach. Ale wiem, że jeżeli będziemy mieli poparcie, modlitwy, to Bóg będzie się do tego przyznawał, to będzie otwierał drzwi, to będzie rozrywał wszelkie pęta i to jest najważniejsze, aby Jemu oddać chwałę w tym wszystkim. Otwórzmy sobie drugi list Tymoteusza 2:10. Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z chwałą wiekuistą. Prawdziwa to mowa, jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy, jeśli się Go zaprzemy i On się nas zaprze. Wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych. Ja wierzę, że jest jeszcze wielu, wielu wybranych, ze względu na których Jezus jeszcze nie przyszedł, którzy są wybrani i mają pojednać się z Nim, którzy będą razem z nami ucztować. Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy, On się nas zaprze. Wydaje mi się, że tego fragmentu nie trzeba komentować. Kiedy zamykamy swoje usta, swoje serce, to jest oznaką po prostu brakiem miłości. Wtedy ta postawa starszego brata bierze górę i
Jesteśmy wtedy zbyt zajęci własną służbą dla Ojca. I to, że ktoś przychodzi do Niego, nawraca się, nie przystwarza nam radości. Często też może to być zazdrość, kiedy zauważamy nowo nawróconą osobę i patrzymy, jak Bóg zaczyna ją używać. Było tak może w waszym życiu? I taka lekka zazdrość. Dlaczego? Boże, ty go tak używasz? Przecież on dopiero się niedawno nawrócił, a tu już takie rzeczy, a ja tyle lat. Czy raczej nie powinienem się radować z tego, co Bóg czyni przez niego, błogosławić go, miłować, przyłączyć się do niego, wspierać go? Przecież służymy jednemu Ojcu. Przecież naszym celem jest to, aby przyprowadzać ludzi do niego, radować się i być z Nim. I gdy dalej rozmyślałem nad tym słowem, to zastanawiałem się nad pewnym fragmentem w Bożym Słowie, gdzie czytamy, że gwałtownicy zdobywają królestwo. I zauważyłem, że taka ma być nasza postawa, że mamy tak zabiegać o to Boże Królestwo, aby się ono rozprzestrzeniało, aby ono wzrastało, aby jak najwięcej osób wstąpiło, weszło, abyśmy my też mieli w tym udział, w tym cudownym dziele zbawienia. Gwałtownicy. I jak badałem tak swoje serce, to musiałem Boga przepraszać, czy za swoją postawę, czy już tak nie usiadłem na laurach, czy już za bardzo się nie przyzwyczaiłem do tego, że jestem zbawiony, wszystko będzie dobrze. I oby nie było takiej tendencji w naszych kościołach, gdzie osoby od wielu lat wierzące letnieją, a pałeczkę przejmują osoby, które są świeżo nawrócone i prą do przodu. Bo wtedy powstają konflikty niepotrzebne. Abyśmy byli cały czas gorący, abyśmy byli tym światłem, aby te osoby, które przychodzą do Pana, nawracają się, aby mogły czerpać od nas dobry wzór, naukę, abyśmy nie stawali im na przeszkodzie, karcąc ich gorące, rozpalone serca, abyśmy nie hamowali ich postawy. I otwórzmy sobie Jakuba 1,22. A bądźcie wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Z tym słowem często muszę się konfrontować, przyznam szczerze, w swoim życiu. Jak wiele razy jestem słuchaczem, jak wiele razy zgadzam się z Bożym Słowem, nie może być inaczej. Jak wiele razy kiwam głową, siedząc w ławce, słysząc, jak Duch Święty porusza mnie do tego, abym wprowadził to Słowo w życie, a po pewnym czasie nic z tym nie robię. Nie ma we mnie wytrwałości, nie ma we mnie tej pasji, ognia, nie płonie we mnie, aby to Słowo zostało wykonane. I potem, gdy znowu słyszę Słowo, znowu kiwam głową, ale już sam siebie oszukuję w sercu swoim. Bo jestem tylko słuchaczem w wielu przypadkach, a nie wykonawcą. Nie wprowadzam go w życie. I tu mówię nie tylko o ogłoszeniu Ewangelii, ale o wielu innych aspektach Bożego Słowa. I w Ewangelii Jana w 14 rozdziale: kto ma przykazania moje i przestrzega ich,
ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Rzekł mu Judasz, nie Iskariota, Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. To wam powiedziałem, z wami przebywając, lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. I ten ostatni wiersz 27, niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Jezus zostawia nam pokój. I to jest jeden z takich głównych w dzisiejszych czasach czynników, które właśnie piętnują to społeczeństwo, które nas otacza. To jest brak tego pokoju. I widzimy, jak wiele jest aspektów, gdzie ludzie są atakowani i nie mają pokoju. I to jest, oprócz miłości, to jest jeszcze to, że kiedy ludzie mogą spotkać się z Bogiem, spotkać się z nami, mogą zobaczyć, że ci ludzie mają pokój w sercu. I to jest taki czynnik, który, taki bodziec dla mnie, który jeszcze bardziej wypycha mnie do tego, abym szedł i głosił. Kiedyś sam nie miałem pokoju i lękałem się śmierci, tego, co będzie potem. I chociaż to był tylko krótki okres w moim życiu, to wiem, co to, mogę powiedzieć, wiem, co to znaczy lękać się śmierci. Jeżeli pomyślę o osobach, które przez dłuższy okres, nawet przez wiele lat, lękają się śmierci, obawiają się, które nie śpią z tego powodu. To ta miłość nie pozwoli mi milczeć, aby wyjść do nich i powiedzieć im, jest rozwiązanie. Jest rozwiązanie na twój lęk. Jest wiele powodów do lęku i strachu w dzisiejszych czasach. Nie trzeba zbyt daleko sięgać, ani się zastanawiać. Ludzie boją się o własne zdrowie, zagrożenia militarne, wojny, o bezpieczeństwo finansowe, jakiś krach. Jest wiele rzeczy, o które ludzie się troszczą, o których się lękają. I oni szukają pomocy. Oni szukają pomocy, nie potrafią sami to przezwyciężyć. Nie możemy milczeć i zostawić ich samych w tym strachu, w lęku. I to jest taki bodziec właśnie, który wypycha mnie jeszcze bardziej do tego, aby wyjść, aby iść, aby nie milczeć, nie zamykać swoich ust. Chociaż jak ostatnio się dzieliłem, może większość z was też tak miała takie przypadki, że to tak nazwę, kiedy dzielisz się z kimś i widzisz taką ironiczną postawę w wielu osobach, dobrze wiemy, że to są maski, które zakładają. Gdzie osoby mówią, że oni już mają tam ciepłe miejsce w piekle przygotowane. Im tam będzie dobrze. Diabeł to kolega. Że Polacy sobie w piekle poradzą i wiele takich innych postaw. Osób, z którymi mogłem rozmawiać na temat wieczności. Ale wiem, że oni się lękają w sercu swoim. Oszukują się. Często są oszukiwani przez innych, ale wiemy, że tylko prawda może ich wyswobodzić. Ale jak mają to usłyszeć? Otwórzmy sobie też list do Hebrajczyków, 12 rozdział. Przeto i my, mając około siebie
tak wielki obłok świadków, złożywszy z Ciebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż i nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Mamy patrzeć na Jezusa. On opuścił niebo, miejsce bezustannej chwały, gdzie była chwała mu oddawana. Miejsce relacji z Ojcem, coś najwspanialszego. Opuścił to wszystko i zostawił, zszedł. Po co? Aby znosić tak wielkie cierpienie, sprzeciwy. Aby wycierpieć krzyż, hańbę. Więc co będzie moim wytłumaczeniem, kiedy milczę? Kiedy stanę przed Jezusem Chrystusem i spojrzę w Jego twarz. Wydaje mi się, że nie będę miał odwagi nawet otworzyć swoich ust, aby się tłumaczyć. Nie chciałbym tego robić. Chciałbym należeć do tych, do których Jezus się przyzna, otworzy drzwi i zaprosi do środka. To będzie coś najwspanialszego. Wierzę, że będziemy tam razem z Nim. Tego oczekuję, ale chciałbym, aby te drzwi otworzyły się nie tylko dla mnie. Abym nie był samolubny. Ale abym patrzył na Jezusa Chrystusa i podążał Jego śladem. I tak jak On przyszedł i widzimy, On nie siedział w miejscu i nie czekał, aż ludzie do Niego przyjdą. Chociaż często ludzie przychodzili do Niego tam, gdzie był. Ale widzimy Jezusa, który obchodził wszystkie okoliczne wioski. Docierał do wielu ludzi. Bo prowadziła Go miłość. I ten sam rozdział, 25 wiersz. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi, jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Nie chciałbym, aby moje zwiastowanie polegało na tym, że was chcę zastraszyć tym, że Bóg cię nie wpuści do nieba, jak nie będziesz głosił Ewangelii. Nie o to mi chodzi. Bo jeżeli to ma nam przyświecać, to mijamy się z prawdą, mijamy się z celem. To, że chcę iść i głosić Boże Słowo, to jest pragnienie serca. Nikt do tego cię nie może zmusić. Kiedyś jak byłem dzieckiem i mogłem dzielić się swojemu koledze, podzieliłem się Ewangelią i on przyszedł jeszcze nawet do kościoła, to był chyba jeden z najwspanialszych dni w moim życiu. Radowałem się wtedy niesamowicie. Myślałem, że unoszę się nad ziemią. To jest radość, nieść słowa Ewangelii. To jest przywilej. To jest przywilej. Jesteśmy Jego ambasadorami. Nie możemy milczeć. Miałem się tym słowem nie dzielić. Jest jeszcze taki fragment. W psalmie 50. Jak mówiłem jeszcze o tych powodach do strachu, do lęku, to muszę się przyznać, że miałem sen. Rzadko mi się to zdarza. Bardzo rzadko. Zazwyczaj nie mniewam snów. A nawet jak coś mi się śni, to potem zapominam bardzo szybko. Niektórym osobom się to zdarza bardzo często, że mają sny. W Bożym Słowie czytamy, że starcy mają sny, chociaż niektórzy to też
przenoszą na to, że starsi, ale ja jestem ani jedno, ani drugie, tak. Ale nie o to chodzi. Miałem taki sen dosyć niedawno, parę dni temu, sam nie wiem dlaczego, w ogóle nie w temacie moich myśli, moich zabiegań, czy tak dalej, jak to można wytłumaczyć. Mianowicie polegał on na tym, że byłem osobą w tym śnie, jakby to wytłumaczyć w słowach, pod jakąś klątwą. Pod wpływem jakichś czarów, takiej demonicznej presji. I ten sen był taki bardzo realny. Nie wiem, pewnie też macie czasem takie sny, że jak się budzicie, to dziękujecie Bogu. Ja wtedy dziękowałem Bogu, jak się budziłem. Strasznie taki depresyjny. Taka, jeszcze w życiu takiego czegoś nie miałem. Nigdy nie rozpatrywałem tematu czarów. Jakoś to nie jest mój temat. Uciekam od tego. Nie zagłębiam się za bardzo. Ani takich demonicznych, czegokolwiek. Wolę nie wchodzić w takie tematy, takiej presji. A tutaj nagle taki sen. Nawet moje myśli wcześniej, kilka dni albo w tym dniu, nie były z tym związane. I dopiero wtedy mogłem sobie uzmysłowić, jak się obudziłem z tego snu, jak to jest wielkie związanie, jak to jest wielka niemoc. Wcześniej jakbym nie zwracał na to uwagi. Moje oczy były ślepe na to. Jakbym był świadomy tego, rozumiał taki stan, że takie coś może być, że ludzie są pod presją demoniczną, że są pod presją jakichś czarów, okultyzmu i tak dalej. Mogliśmy to też słyszeć, były wykłady. Brat Heidenreich też na ten temat mówił. Ale nigdy to nie było, jakbym nie miał jakby takiego przedsmaku, nigdy to nie było jakimś moim udziałem, w takiej, żebym mógł to odczuć na własnej, jakby to powiedzieć, skórze. Dziękuję Bogu, że to był tylko sen. Ale nie chcę się dłużej rozwodzić, bo to jest coś takiego, co nie potrafię opisać nawet. Tylko sama taka treść, tego chciałem się podzielić. Miałem tego nie mówić, ale odnośnie tych lęków, że ludzie też wiele mają powodów do lęku i strachu, to jakby otworzyło moje oczy duchowe i zauważyłem, że wiele ludzi jest pod taką wielką presją demoniczną. Po prostu nie było we mnie żadnej siły, żadnej mocy. Byłem w takiej klatce, nie potrafiłem nawet podnieść rąk i wiedziałem, że nikt na świecie nie ma takiej mocy, która może mnie z tego wyrwać, uratować. Po prostu przepadłem w tym śnie. Byłem bez szans. Ale chwała Panu Jezusowi. Chwała naszemu Panu i Zbawcy, który złamał wszelką demoniczną presję, wszelkie przekleństwo, gdzie nie ma mocy żadne zaklęcie, żadne czary nad naszym życiem, kiedy jesteśmy uwolnieni. To jest coś takiego, na co nigdy w życiu nie zwracałem uwagi. To nie było ciężarem mojego serca. Ale jak się obudziłem, to zacząłem Bogu dziękować, że pozwolił mi takie coś nawet doświadczyć, że mogę takie coś zrozumieć. Pozwolił mi takie coś zrozumieć, tak jakby otworzył mnie, pobudził, dotknął. Zobacz. Nie milcz. Idź w moim imieniu, rozwiązuj te pęta. One są. My sobie często nie zdajemy sprawy, w jakich pętach ludzie żyją, w jakim strachu, w jakich niemocach. Dlatego to również jest takim bodźcem dodatkowym, który mnie wypycha na zewnątrz. Idź, głoś, zwiastuj, nie milcz. Jezus Chrystus zrywa wszelkie pęta. Alleluja. I ten psalm 50. To jest psalm, fragment, który mocno mnie też uderzył. 16 wiersz. Lecz do bezbożnego życzę Bóg. Po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? Bezbożny. Ja to odbieram, możemy tam dalej sobie potem poczytać w domu, ale to odbieram do osób, które przecież tu czytamy. Wylicza ustawy, czyli je zna, ma jakieś poznanie. Masz na ustach przymierze moje nawet.
Czyli można po prostu być słuchaczem, mówcą nawet, ale to nie o to chodzi, żeby mieć coś tylko na ustach. To chodzi o postawę serca, to, co z nas wypływa. Tego się nie da oszukać, tego się nie da komuś, tak powiem, brzydko sprzedać. To nie jest towar. I o to chcę zabiegać, o to chcę się troszczyć, aby ten ogień nie gasnął, aby Duch Święty cały czas rozpalał mnie do tego, abym był gotowy, abyśmy byli gotowi do tego, do czego Pan Bóg nas powołał. Abym nie wyliczał tylko ustaw. I to również przyświeca mi to i oczekuję takiego stanu. Jestem Bogu za to wdzięczny, że naprawdę, kiedy mogę się z kimś podzielić i wierzę, że to jest również doświadczenie wielu z was, kiedy dzielisz się z kimś, to w twoim sercu od razu mieszka pokój, radość. Zaczynasz Bogu dziękować. To jest coś wspaniałego. Głoszenie się Ewangelią. To jest to, do czego chciałbym cię dzisiaj namówić, skłonić, przypomnieć. Hallelujah.